Cześć, tu Kamil i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Dokładnie jak zwykle, już 7 miesięcy od mojego zabiegu przeszczepu włosów. Cześć, jeżeli się nie znamy, ja mam na imię Kamil, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, dzielę się między innymi tutaj efektami mojego zabiegu przeszczepu włosów. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, tutaj w lewym górnym rogu, moim lewym, Waszym prawym, możecie znaleźć całą playlistę dotyczącą właśnie mojej drogi od przeszczepu aż do teraz. Cały czas aktualizuję te informacje, więc jeżeli chcecie krok po kroku zobaczyć te moje postępy, tutaj na tej playliście je znajdziecie. Jak wspomniałem na początku, dzisiaj mija dokładnie 7 miesięcy, no i jakie są efekty, możecie zobaczyć sami. Włosy kręcą mi się jak szalone. Ja wspominałem w którymś z poprzednich filmów, że ja zapomniałem na przestrzeni czasu, że miałem kręcone włosy. I tak jak teraz widzicie, no kręcą się jak szalone. Uczę się ich, no bo ciężko jest mi się trochę do nich przyzwyczaić, ale generalnie nie sprawiają mi żadnych problemów. Padły pytania do mnie bezpośrednio, czy ja robiłem sobie jakąś trwałą, czy kręciłem te włosy. Nie, to są moje naturalne włosy. Tutaj mam proste, bo są krótkie. Natomiast z góra te długie kręcą się jak szalone, można by powiedzieć. One są teraz takie po całym dniu, więc generalnie mocno skręcone. Pokażę Wam później, jak je rozczeszę, żebyście zobaczyli, jak ten efekt wygląda w takich włosach, które nie są posklejane, no bo te loki, wiecie, one się sklejają do siebie, właśnie przez to się kręcą, więc ten efekt jest trochę inny. Później w drugiej części filmu pokażę Wam, jak wyglądają, jak są rozczesane, jak się zrobi z nich taki trochę, wiecie, push, bush, push, jak zwał, tak zwał. To, co pojawia się często w pytaniach od Was, to czy ja odczuwam jakiś ból. Mówiłem w ostatnim odcinku, że wszystkie bóle związane z przeszczepem zarówno ze strefy z tyłu, ze strefy dawczej, czy z donoru, jak często używacie tej nomenklatury, tak i tutaj na strefie tej biorczej, na którą mieszki włosowe były przeszczepione, nie odczuwam już kompletnie żadnego bólu. Wróciło mi na 100% czucie, skóra nie jest zaczerwieniona, wszystko jest tak, jak należy. No nic tu się kompletnie nie dzieje. Jeżeli chodzi o wzrost włosów, one cały czas rosną, ja te boki sobie podcinam. Tydzień temu też miałem podcięte dosłownie pół centymetra, bo ja wiecie co, od momentu, w którym chyba w drugim miesiącu jakoś ostrzygłem całą głowę tak na jedną długość maszynką, żeby te włosy mi rosły w miarę równo. I od tamtej pory ten koperek, który mi wyrastał, on cały czas rósł. I te moje włosy, jak wyrastały mocniejsze od skóry, to na końcach były takie, wiecie, słabe, osłabione, więc postanowiłem ściąć chociaż ten koperek na końcach, który był. No i faktycznie troszeczkę te włosy się nawet zaczęły bardziej kręcić przez to, że te końcówki zostały obcięte. Co? No i na razie góry nie ruszam. Góra sobie rośnie, a boki podcinam. Będąc w temacie strzyżenia, tutaj pokażę Wam, bo ten temat jest tak bardzo często poruszany, że po raz kolejny, mówiłem w ostatnim odcinku, powiem i teraz, nie mam przeoranego donoru, uważam, że te włosy rosną tam ok, odrastają ok, nie mam blizn, nie mam dziur, naprawdę nie ma tragedii, jeżeli tak bardzo się o to martwicie, albo piszecie, że na pewno mam przeorany, bo mam tak super efekt tutaj, że musieli mi przeorać donor. Proszę, tak wygląda na zdjęciu przed strzyżeniem, moje włosy rozczesane na fotelu fryzjerskim. Jak widzicie, nie ma dziur. Tutaj pokażę Wam też, jak wygląda teraz, jak te moje włosy są ostrzyżone. Oczywiście, jeżeli zobaczycie gdzieś czubek mojej głowy, to tym się nie sugerujcie, bo ja cały czas wspominam, że tam jest jeszcze robota do zrobienia, więc gdzieś tam może być trochę rzadziej. I tak uważam, że po minoxidilu i po finasterydzie coś tam się zadziało.
nie jest to jakby spektakularna zmiana, ale na pewno gdybym nie stosował tych dwóch środków, to byłoby gorzej. Także spójrzcie, tak to wygląda. Jak widzicie, no nie ma tam żadnych dziur, tragedii żadnej wielkiej nie ma. Te włosy tam po prostu odrastają. Wiadomo, że możecie, przyglądając się bardzo dokładnie, zobaczyć, czy jakaś różnica delikatna jest, ale wiecie, jak to jest. Tam może być coś widać delikatnie, bo te włosy mogą w tym momencie leżeć tak, a nie inaczej, układać się tak, a nie inaczej, a po drugie, no nie oszukujmy się, te włosy skądś musiały zostać pobrane, ale ja uważam, że mam pobrane w taki sposób, że jak w żaden sposób nie wpływa to na wizualne aspekty mojej głowy i moich włosów. Także, żeby rozwiać wszelkie Wasze dociekliwości, pytania, rozterki, czy mam przeorany donor, bo uwielbiam to stwierdzenie, jak gdzieś tam w tej nomenklaturze odnośnie przeszczepu włosów, gdzieś na forach jakichś, czy w dyskusjach z ludźmi często pojawia się, na bank masz przeorany donor, przeorali Ci donor. Przeorać to można pole, a tutaj ktoś może spierniczyć robotę, robiąc komuś dziury, albo zrobić to ok. Ja uważam, że w moim przypadku jest to zrobione dobrze, właściwie, jestem zadowolony z efektu, więc potwierdzam Wam po raz kolejny, że jest wszystko ok. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, zrobiłem przeszczep w Turcji, w Stambule, w klinice, która nazywa się Jack Strong Hair. Do tej kliniki ja Wam pod odcinkiem daję linka, bo bardzo dużo pytań pojawia się w tym temacie też do mnie, czy polecam klinikę, gdzie robiłem i tak dalej, i tak dalej. Ja, patrząc na mój efekt, naprawdę mogę ją polecić i z ręką na sercu, no wiem, jakie ja mam efekty. Uważam, że zrobili kawał dobrej roboty. Dodatkowo ja z nimi jestem tak dogadany, że tak dużo osób do mnie się zgłasza z zapytaniami odnośnie kliniki, miejsca, gdzie zrobiłem, że zaproponowałem im, żeby każda osoba, która się ode mnie do nich zgłosi, dostała jakiś rabat, więc pod odcinkiem też macie podany ten kod rabatowy, który możecie podać, zgłaszając się bezpośrednio do nich i będziecie mieć dzięki temu zniżkę. Fajnie, że udało mi się z nimi taką współpracę ustalić i dać Wam jakieś profity z tego, że zgłaszacie się do nich przez to, że oglądacie mnie, a potem i tak przed przeszczepem czy po przeszczepie też piszecie do mnie mnóstwo wiadomości z wieloma pytaniami, ale po to to robię, piszcie śmiało i pytajcie. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Pokażę Wam teraz, jak wyglądają moje włosy rozczesane, także dajcie mi chwilę, lecę te włosy rozczesać, żebyście zobaczyli, jak wygląda ten busz, jak to wygląda na mojej głowie. Pokażę Wam tak jeszcze w tym świetle i tak, jak nie są rozczesane, żebyście mogli zobaczyć, ocenić. Także słuchajcie, no uważam, że jest naprawdę ok. Linia włosów jest dla mnie ok. Ja chciałem mieć taką linię, także pamiętajcie też, że Wy możecie mieć inny gust, inne oczekiwania. Ja miałem takie i te oczekiwania wobec mnie zostały w 100% spełnione, więc szanuję Wasze zdanie, ale jeżeli ja Wam mówię jasno, otwarcie, że jestem zadowolony z efektów mojego zabiegu, że jestem szczęśliwy, że tak to wygląda, to tak jest. I nie musicie negować tego. Macie prawo, ale pamiętajcie, że ja tu wypowiadam swoje szczere i moje prywatne zdanie na temat mojej głowy i moich włosów. No i słuchajcie, tak prezentuje się moja fryzura po rozczesaniu. One są trochę dłuższe, jak są rozczesane, bo wiadomo, że skręcone włosy są, wiecie, krótsze, bo się skręcają. Ja się śmieję, że to jest fryzura trochę narutkowskiego. Te włosy naprawdę się mocno zagęściły, jest ich sporo, więc widzicie, jaki to jest szogun. Co tu się dzieje. Więc no, jak je umyję, wysuszę sobie, wiecie, suszarką na prosto, to są w miarę proste. Jak je po prostu zostawię, to one się skręcają i takie zostają. Ja jestem bardzo zadowolony z tego efektu, bo nie spodziewałem się, że tych włosów będzie aż tyle i że ten mój ubytek będzie tak naprawiony, słuchajcie, bo ja naprawdę miałem duży ubytek. Zobaczycie to w pierwszych filmach. Ja nie mam zbyt wielu zdjęć z tą łysiną, bo nie mam. Natomiast no, w tym pierwszym filmie możecie zobaczyć, jak to wyglądało przed przeszczepem. Zresztą, tu Wam wrzucę. Zobaczcie sobie tą różnicę, jak to wygląda teraz. Spójrzcie, załączony obraz. A zobaczcie, jak to wyglądało w dniu, kiedy czekałem na przeszczep. Tam naprawdę nie było włosów. A jak widzicie, tutaj są i naprawdę wygląda to według mnie dobrze. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, ja
mam świadomość, że trzeba było zrobić tutaj bardzo dużo z przodu i nie mogłem zaszaleć tam w klinice, nie mogli zaszaleć, jak robili mi przeszczep tuż czubkiem, bo musieliby zabrać stąd, tak, ilość tych włosów, a ja miałem świadomość, że żeby dać tu sporo, tam nie zrobią aż tak dużo, więc mam z tyłu głowy, że prawdopodobnie będę jeszcze sobie tam dorabiał, ale zobaczymy, na razie chcę, żeby te włosy swoim życiem urosły, zobaczę, jak będą dłuższe i będziemy się zastanawiać. Słuchajcie, jak macie ochotę napisać komentarz, o coś zapytać, piszcie śmiało w komentarzach, dawajcie łapę w górę pod filmem, subskrybujcie mój kanał, jeżeli macie pytania odnośnie ceny, warunków i wszystkiego, wbijajcie do Jack Strong Hair, ich stronka pod odcinkiem, jak się zastanawiacie, czy to może zmienić wasze życie, to odpowiadam wam, tak, przeszczep na pewno zmieni wasze życie, jeżeli jest to dla was jakikolwiek kompleks, powód do zmartwień, a wiem, że dla wielu facetów tak jest, uderzajcie, pytajcie. Zapraszam na Instagrama Keto Kamil, tam są moje aktualne zdjęcia, zawsze też można te postępy zobaczyć. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.